Tak, proszę Państwa. No. Więc naprzód to trzeba sobie powiedzieć, co to jest starzenie. Starzenie to jest coś, co można mierzyć. Ja Państwu pokażę, jak to się na przykład mierzy, taka jedna... A nie, to źle, co ja? Gdzie ja? O, mierzy się na przykład światowymi rekordami mężczyzn w maratonie w zależnym od wieku. I widać tutaj, a nie, to właśnie pani mnie, tak. I to właśnie widać, że jak człowiek się właściwie tak poprawia się coraz lepiej do 30 roku życia, a po 30 roku życia się pogarsza. No a tam po 60, 70 to już jest całkiem źle. I to są pewne fizjologiczne zjawiska, pewne rzeczy z biologii, które w organizmie człowieka zachodzą. Otóż jak Państwo myślicie, że ja ten temat będę mówił, to się mylicie. Ja nic na ten temat nie powiem. Po prostu się tym zajmował nie będę. To jest sprawa dla lekarzy i gerontologów. Jak żyć, żeby długo, jak zorganizować swoje życie, żeby długo żyć, to nie jest moja, to nie jest temat mojego wykładu. Ja się będę zajmował zupełnie czymś innym. Także tymi sprawami, jak to tymi mechanizmami starzenia się i tym, co się dzieje w organizmie w wyniku starzenia się, to ja się tym zajmował zupełnie nie będę. Ja się będę zajmował natomiast sprawą, w jaki sposób dobór naturalny, który, jak wiemy, maksymalizuje prawdopodobieństwo przeżycia i liczbę wydanego potomstwa. Tak działa zwykle. Nie? Jak pozwala na utrzymanie się starzenia i śmierci? Skąd się wzięła starzenie i śmierć, jak dobór tak idzie w zupełnie innym kierunku? No więc pierwsza rzecz, trzeba sobie powiedzieć, że nie wszystkie organizmy starzeją się i nie wszystkie organizmy są śmiertelne. Wiele organizmów jest potencjalnie nieśmiertelnych. Wszystkie te organizmy jednokomórkowe, bakterie, one po prostu do pewnego czasu żyją, a potem się dzielą na dwa. No i właściwie nie wiadomo, kto jest tatuś, a kto jest synek. No i może żyć w dalszym ciągu i znowu się dzieli i tak wszystko idzie w porządku i właściwie jest potencjalnie nieśmiertelne, o ile go nie przytrujemy jakimś antybiotykiem albo czymś innym. Ale to nie tylko bakterie, bo wiemy, że rośliny, te, które się rozmnażają klonowo, też są właściwie potencjalnie nieśmiertelne. I jamochłony, na przykład stółbia słodkowodna, też jest potencjalnie nieśmiertelna. Wtedy, tam gdzie nie ma podziału na linię rozrodczą i ciało, czyli tak zwaną somę. Taki podział, który wymyślił z końcem XIX wieku August Weismann, wybitny biolog niemiecki. No to jak tego podziału nie ma, to właściwie jest nie mamy do czynienia ze śmiertelnością. Organizmy są potencjalnie nieśmiertelne. Śmiertelność zaczyna się dopiero wtedy, śmiertelność właściwie dotyczy somy, czyli ciała. Czyli tak jak mówił Dawkins, dotyczy takiego wehikułu, takiego pojazdu, którego używa gen po to, żeby się zreplikować. I ono to po prostu jest, i wtedy ono, ta soma jest śmiertelna. Fajnie. To jest jedna sprawa. Teraz popatrzmy na następną sprawę. Mianowicie, co my tu mamy? Jak już tak mamy ten podział, to trzeba jest zastanowić, dlaczego ten podział jest, skąd on się wziął. No więc to jest chyba, powód jest taki, że komórki, jak organizm jest bardzo skomplikowany, to on ma bardzo skomplikowane narządy i te komórki somatyczne, one w okresie rozwoju embrionalnego się robią tak wyspecjalizowane, że one się po prostu nie nadają do rozmnażania. Znaczy oczywiście dzisiaj biologowie molekularni mają różnego rodzaju chwyty, żeby stworzyć, żeby te komórki były tego typu, żeby można było w oparciu o nie budować inne i w oparciu o komórki wzięte z jakiejś tam tkanek, budować inne tkanki albo w ogóle używać je do rozmnażania, ale ogólnie to jest kłopotliwe. No a po drugie to jest to, że i komórki linii rozrodczej i komórki ciała są atakowane przez
powstające mutacje przez błędy. I tych błędów jest bardzo dużo. Otóż myśmy nie bardzo wiedzieli, jak dużo jest tych błędów. Sądzono na przykład, że jeśli chodzi o linię rozrodczą, to takie były przypuszczenia jeszcze 5 lat temu, że tak właściwie na osobnika, na pokolenie powstaje jedna mutacja szkodliwa, taka, która daje o sobie znać. No a w tej chwili dysponujemy dokładną możliwością sekwencjonowania DNA i w ubiegłym roku, w 2011, zrobiono takie dwie trójki. Porównano dwie trójki, to znaczy ojciec, matka i potomstwo. I zrobiono pełną sekwencję tych takich dwóch dwójek. I tam wyszły niesamowite rzeczy, mianowicie, że w linii rozrodczej mamy zmiany w 49 genach u jednej rodziny, a w 35 innej rodziny. Czyli tego jest bardzo dużo. Oczywiście nie wszystkie te zmiany to są zmiany jakieś szkodliwe, letalne. To one po prostu mogą być niezauważane przez organizm, nic nie zmieniają w jakiś sposób. No ale to cały czas niektóre z nich są letalne. I teraz zauważmy, że oni stwierdzili 49 i 35 zmian w linii rozrodczej, ale w komórkach somatycznych ich było znacznie więcej, 1586. Czyli powiedzmy sobie w ten sposób, że linia rozrodcza, podział na linię rozrodczą i na ciało jest takie, że ta linia rozrodcza jest bardziej pilnowana, bo organizm ma zdolność do naprawy tych ewentualnych błędów. Ta naprawa jest bardzo kosztowna. Ona kosztuje i czas, i energię. W związku z tym ona jest troszeczkę inaczej traktowana, lepiej traktowana, bo znacznie gorszą rzeczą dla organizmu są zmiany w linii rozrodczej niż w komórkach somatycznych. Patrzmy dalej, co tam jeszcze mamy do powiedzenia. Więc jak ja już przekonałem Państwa, a w ogóle chciałem powiedzieć Państwu jedną rzecz, że jak ja zaczynam coś mówić, co jest niejasne i jest tłumaczenie rzeczy intuicyjnie niejasnych, co intuicyjnie ciemne, to proszę mnie przerywać. Znaczy, nie przerywać mi wtedy, jak się z Państwo ze mną generalnie nie zgadzacie, bo jak się ze mną Państwo generalnie nie zgadzacie, to na zakończenie będziemy tę sprawę omawiać, tak? Natomiast teraz, jak coś ja mówię mętnie i niejasno i w sposób niezrozumiały. Tak, więc będziemy szukać wyjaśnień ewolucyjnych starzenia się i umierania i konsekwencji śmierci. Tak. I w takim razie, jakie są sposoby? Więc pierwszy pomysł to był właśnie Augusta Weissmana, który właśnie wymyślił podział na linię rozrodczą i somę. I on to dał z końca XIX wieku. On dał wyjaśnienie takie, które dotychczas się utrzymuje i które jest zadziwiające, mianowicie ono właściwie utrzymywało się do połowy XX wieku, mianowicie, że ewolucja działa dla dobra gatunku. Weissman mówił tak, dlaczego jest starzenie i śmierć? No po to, żeby zrobić miejsce młodym osobnikom. Jak ci starcy nie będą umierać, no to oni będą zajmować cały czas miejsce i w ogóle młodzi nie będą mogli się rozprzestrzeniać i w ogóle no życie będzie niemożliwe, jak to będzie żyć. Dla dobra gatunku jest lepiej, żeby była starość i umieranie. No to jest, ale to nie jest jedyne wytłumaczenie dobrego gatunku. Dobrego gatunku tłumaczy się wszystko i tłumaczy się jeszcze dotychczas. To znaczy wystarczy oglądać różnego rodzaju filmy przyrodnicze i tam się dowiadujemy na przykład, że on tak szybko biega ten gepard, no bo to jest dobre dla gatunku, tak? No szybko ucieka i ten gatunek w związku z tym nie zginie, tak? No albo wilk ma takie zęby i jest takim drapieżnikiem, bo to jest dobre dla gatunku. To jest wszystko, to jest czysty, znaczy na to nie ma żadnego potwierdzenia, nie ma ani modelu matematycznego, ani wyjaśnienia. Wiadomo, że po prostu, że tak powiem, mechanizm doboru działa znacznie silniej na osobniki. Teoria ewolucji dotyczy doboru między osobnikami. Można mówić jeszcze, że dotyczy doboru między genami, ale już między gatunkami to właściwie nie bardzo można sobie to wyobrazić. Nie ma doboru między gatunkami. W związku z tym
Weissmann był na tyle bystry, że znacznie bystrzejszy od dzisiejszych popularyzatorów różnych biologii, którym ciągle się ten dobro gatunku odbija, ale Weissmann przed śmiercią jeszcze zdążył odwołać to, co powiedział. Powiedział, że on to odwołuje, że to chyba nie jest dobro gatunku, że nie wiadomo, dlaczego się starzeją. Taki pomysł pierwszy to wymyślił też bardzo wybitny biolog, tym angielski, tym razem Haldane, który był wielkim buntownikiem, bardzo aktywnym członkiem brytyjskiej partii komunistycznej. Pisał, że są świetne, takie popularne w tym, takie chyba w Daily Workerze, takim dzienniku brytyjskiej partii komunistycznej, pisał takie krótkie felietony naukowe doskonałe, które teraz zebrane są wydawane, bo to były bardzo dobre rzeczy. I on zwrócił uwagę na jedną rzecz, że jest taka choroba, która się nazywa pląsawica Huntingtona, albo choroba Huntingtona. Nawiasem mówiąc, ona chyba także ma nazwę taką starą polską i ukraińską, choroba świętego Wita. Mianowicie to jest taka, że człowiek nie bardzo panuje nad swoimi odruchami. No i to jest choroba, która określana jest przez jeden gen. I to jest gen dominujący. Czyli jak ten gen jest, to na pewno człowiek będzie tą chorobę miał. No i ta choroba jest śmiertelna, to znaczy tam kilka lat można żyć z tą chorobą, ale to jest w dalszym ciągu, wszystko idzie w dół, można jakieś takie, obecne medycyna ma jakieś takie sprawy czyjące tą chorobę lżejszą, ale śmiertelna, to jest śmierć jest w kilka, tylko kilkanaście lat następuje. No i teraz jest, dlaczego ta choroba jest możliwa? Dlaczego gen, to jest choroba genetyczna, jeden gen dominujący, to znaczy wystarczy, że jest jeden gen, że tylko w jednym chromozomie ten gen się znajduje, tak? W alternatywny alel może być w porządku i wystarczy, żeby człowiek na chorobę zachorował. Otóż powód jest prosty. Mianowicie ta choroba pojawia się zwykle po 35 roku życia. Ostatnio mówi się, że znane są przypadki wcześniejsze, ale normalnie to jest choroba ludzi starszych. Po 35, po 40 roku życia. No i teraz jest sprawa bardzo prosta. Otóż większość ludzi ma potomstwo przed 35 roku życia. A jak ma potomstwo przed 35 roku życia, to dobór naturalny nie może działać na tych, którzy są... Zauważcie Państwo, jak ktoś jest po 35 roku życia i już nie ma potem dzieci, to znaczy, że jego wartość reprodukcyjna wynosi zero, tak? Jeśli wartość reprodukcyjna wynosi zero, nie ma mowy o tym, żeby dobór naturalny mógł to wyeliminować. Po prostu dobór naturalny nie ma na to sposobu. No ta wartość reprodukcyjna to jest bardzo ciekawe zjawisko. Na przykład jak się oblicza wartość reprodukcyjną dla kobiet i to taka z początku XIX wieku takie dobre, dość dobre dane z Australii, ale dla białych kobiet, nie dla tamtejszych tubylców, tylko dla białych kobiet, to okazuje się, że tam mamy tak, najwyższej wartości reprodukcyjnej nie mają dziewczynki zaraz po urodzeniu, no bo ona może umrzeć, tak? W związku z tym jej wartość reprodukcyjna nie jest najwyższa, bo jest duże prawdopodobieństwo, że umrze zanim osiągnie zdolność do reprodukcji. Następnie wzrasta i osiąga maksimum w 18 roku życia. Po czym po 18 roku życia maleje i spada do zera po 50 roku życia, tak? Bardzo ładnie maleje. No, ja uważam na przykład, że warto się zastanowić, dlaczego większość tych kobiet, które wygrywają konkursy piękności, jak popatrzymy, to one są właśnie w 18 roku życia, w 19 roku życia. Znaczy one są dla nas najpiękniejsze, dla wszystkich wydają się najpiękniejsze, dla siebie samych też, no bo po prostu jesteśmy manipulowani przez dobór naturalny, który każe nam maksymalizować wartość reprodukcyjną i interesować się tymi kobietami, które mają najwyższą wartość reprodukcyjną.
Tak, no ale to jest, taki, to jest taka boczna sprawa. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ponieważ tutaj wartość reprodukcyjna tych ludzi, którzy zachorują na pląsawicę Huntingtona jest zerowa albo bardzo mała, to właściwie dobór nie może działać i choroba się utrzymuje. No, to był Holbein. Natomiast drugi brytyjski biolog, mianowicie Peter Medawar, w 1950 rozszerzył to. Powiedział w ten sposób. Przecież to nie musi być jedna pląsawica Huntingtona. Jest, organizm ciągle jest atakowany przez ogromne przez różnego rodzaju mutacje. My wiemy, że on jest jeszcze bardziej, my wiemy, że te ataki są jeszcze bardziej silniejsze niż takie, jak on sam myślał. No i te, one coś zmieniają w linii rozrodczej, tak? No bo to, że powstają mutacje somatyczne i człowiek na starość to ma jakieś takie różne brzydkie rzeczy na skórze albo coś taki jest, że somatyczne są zmiany, to nie interesujące, bo ta soma z tym umrze i to dalej nie pójdzie, ale są rzeczy, które się zmieniają w linii rozrodczej, tak? No i teraz w linii rozrodczej jest taka sprawa. Teraz jest kwestia, kiedy one będą miały, kiedy one się będą ujawniać. Bo one mogą się ujawniać wcześniej, a mogą się nie ujawniać w młodości. Podobnie jak ta choroba Huntingtona. One się mogą ujawniać później. Jest cały szereg rzeczy, które ujawniają się później, które nie są geny modyfikatory, które wstrzymują jego ujawnianie się wcześniej. Jeśli tak jest i takich genów jest dość i takich alleli szkodliwych mutacji jest dość dużo, które się ujawniają późno, no to teraz jak populacje żyły średnio, człowiek umierał w 30 roku życia, no to wszystko to, co się pojawiało po 30 roku, co miało efekty, to pokazywało się po 30 roku życia, nie mogło być przez dobór usunięte. To w jakiś sposób. Co więcej, my wiemy, my przypuszczamy, że w paleolicie, a właściwie człowiek się kształtował w paleolicie, my jesteśmy ludźmi z paleolitu. Paleolit trwał co najmniej 200 tysięcy lat, a neolit, czyli od czasu wynalezienia rolnictwa, ta, no to jest, nie wiem, 10 tysięcy, nie więcej. Ta. W związku z tym my właściwie jesteśmy ludźmi z paleolitu. W tym paleolicie prawdopodobnie no rzeczywiście ludzie żyli tak 30 lat. No ale to później też było nie najlepiej. Mianowicie ja wziąłem takie dane, no świetne dane dotyczące przeżywalności zbierane przez to się dawniej nazywało Kaiser Wilhelm Gesellschaft, a teraz się nazywa Max Planck Gesellschaft, tak? Wiecie Państwo, taka organizacja jest w Niemczech, taka ichnia Akademia Nauk. No i oni mają taką bardzo dobrą, taką witrynę, gdzie są zebrane dane dla wielu krajów od bardzo dawna dane dotyczące przeżywalności. No ja stamtąd wziąłem dane, które mówią, że z końcem XIX wieku do 30 roku, przed 30 rokiem życia umierało 46% ludzi, tak? Przed 30 rokiem życia. No więc to tak średnio właśnie w 30 roku życia znaczy umierali, tak? Z tym, że są jeszcze takie dane zebrane przez dwóch antropologów poznańskich, którzy badali jakieś wioski na Pomorzu Zachodnim. To wtedy oczywiście należało do Cesarstwa Niemieckiego w XIX wieku, ale oni to badali dane z początku wieku. Znaczy mieli jakieś dane parafialne, cmentarzy, z pochówków na tych cmentarzach. I z tego można obliczyć, jak żyli, jak długo ludzie żyli. I tam właściwie do 30 roku życia dożywało zaledwie 21% populacji, tak? 79% ginęło. No to są ogromna śmiertelność. Przy tak dużej śmiertelności nie należy się dziwić, że jeśli pojawiały się mutacje, które dawały ekspresję w późnym wieku, no to one w ogóle nie mogły być przez dobór wyeliminowane.
No i one dopiero się pojawiły wtedy, kiedy my zaczynamy żyć dłużej. No i wtedy widać, jak się starzejemy i te wszystkie. My po prostu nie wiemy, my dokładnie nie wiemy, jakie to są geny i my dokładnie nie wiemy, jakie jest ich efekty, no ale to sobie można wyobrazić, że jak jest duże nagromadzenie mutacji dających efekty w późnym wieku, no to to może być bardzo dobry powód do śmiertelności. I to jest jedna sprawa. To był pomysł Medawara. Natomiast pomysł drugi, George'a Williamsa w 1957, który poszedł trochę dalej, zwrócił uwagę na coś takiego jak antagonistyczna pleiotropia. No z tym, że, proszę Państwa, musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że przyroda jest pełna niedoróbek. Dobór naturalny jest takim mechanizmem nieświadomym, niczego nie przewiduje, reaguje po prostu na jakieś bodźce, jest po prostu głupi, nie ma żadnych przewidywań, nie ma żadnego pomyślunku w tym, takie jak ma człowiek. On tylko ma bardzo dużo czasu i dlatego nam się wydaje, że jest taki wspaniały. No ale ma różnego rodzaju niedoróbki straszliwe. No jedną taką niedoróbką to jest to, też wynika z tego, że z takiego, to dotyczy wszystkich ssaków, nie ssaków, wszystkich kręgowców lądowych. To wyszło od ryb, potem się utrzymuje o płazach, gadach u człowieka i u ptaków, u wszystkich. Mianowicie, że jest skrzyżowanie przewodu pokarmowego z przewodem oddechowym, tak? No i my po prostu możemy się bardzo łatwo zadławić, tak? No i Państwo chyba wiecie, znaczy jak nie wiecie, to chciałem Wam powiedzieć, że na 100 tysięcy przypadków śmierci, tak? Jeden przypadek to jest z powodu zadławienia się i uduszenia się, bo ktoś pił herbatę nieostrożnie albo to przypomina mi, że powinienem się napić. No i się zadławił i umarł, tak? No więc to jest wyraźny błąd. Po prostu dobór nie potrafi z tego wybrnąć, no bo to powstał jako uchyłek jelita, potem musiał być przeniesiony na górę, no bo nożna musiały być ponad tym miejscem, które gębą, która pobiera pokarm, no i potem się już tak utrwaliło, że jest nie do cofnięcia. A nawiasem mówiąc, to takie ciekawe rzeczy, tam są jakieś pewne modyfikacje, które ułatwiają oddychanie i picie. Otóż jest takie zwierzę, które potrafi pić i oddychać i to jest koń. I on potrafi to. My mamy kłopoty. Co więcej, niemowlę potrafi. Niemowlę potrafi. Dopiero jak niemowlę zaczyna gaworzyć albo mówić, to wtedy może się zadławić. A jak dopóki nie mówi, nie gaworzy, to wszystko jest w porządku. Więc Państwo widzicie, że przyroda jest pełna różnych niedoróbek i najgorszą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić, to jest mówienie o tak zwanym inteligentnym projekcie. Ponieważ obrona koncepcji inteligentnego projektu to jest po prostu obraza Pana Boga. To jest po prostu coś straszliwego. Mówić, bo tak ci facetci od inteligentnego projektu, to oni cały czas sugerują, że to taki jest stwórca i on inteligentny. Żaden, to nie jest inteligentny, to jest ciemny projekt, niedobry bardzo. No a tu jest tak, ale wróćmy do Williamsa. On mówi w ten sposób, że na przykład my wiemy, że jest ograniczenie. Jest bardzo dobra rzecz, że my mamy w mózgu ograniczenie podziałów komórkowych. To znaczy w tej centralnej części mózgu to jest zupełnie pełne ograniczenie, ale są jakieś fragmenty mózgu, gdzie jeszcze możliwe, tam znane są podziały, ale to są bardzo rzadkie podziały. Dzięki temu nasz mózg działa precyzyjnie, jesteśmy tacy świetni, tacy mądrusi, tak wszystko potrafimy załatwić i w ogóle jesteśmy coś najwspanialszym, co przyroda mogła wymyśleć, tak? No ale
A to przypomina się anegdotę, którą właściwie powinienem Państwu opowiedzieć, jak Pan Bóg stworzył profesora uniwersytetu. Znacie to Państwo, czy nie? Nie znacie? To ja może opowiem, jak przerwiemy na chwilę i będziemy opowiadać anegdotę. Więc Pan Bóg długo myślał, myśli, trzeba stworzyć coś takiego wspaniałego, tak, dobrego. No i takiego, co jeszcze nie było. To już zbudował cały świat jeszcze, tylko musiał, wykombinował, żeby czymś zaimponować. No i długo kombinował i wymyślił właśnie profesora uniwersytetu. No i przyszedł na to szatan i myśli, jakby tu dzieło Boże spaprać, tak zrobić, żeby to było ten. I tak kombinował. Kolegę profesora wymyślił. No zupełnie ten koleg. No tak. No więc tak. Więc te ograniczenie podziałów komórkowych mózgu, no ale wiecie Państwo, my nie, nam już te komórki nie przyrastają. Każda przepita wódeczka, każdy przepalony papierosek zmniejsza nam tą ilość komórek i na starość jesteśmy coraz gorsi, tak? Więc to jest jasne, że to jest, ale to w tym czasie, kiedy ludzie żyli po 30 lat, to na starość to nikomu nie było potrzebne, tak? Tylko ważne było, żeby na początku być dobre. No, świetni jesteśmy, bo mamy, nasze zęby są bardzo precyzyjne. W przeciwieństwie do krokodyli, a nawet do królików, to nasze zęby są takie precyzyjne. Każdy jest inny, zbudowany, silny, mocny. No, cudowni jesteśmy. No tylko mamy dwa garnitury. Na starość zostajemy bezzębni i w ogóle umieramy z głodu, bo nie możemy obrzuć tego, co nie wszyscy mamy takie dobre, smaczne jedzonka, jak teraz są możliwe do kupienia w Tesco na przykład. No tam przykłady inne, to testosteron, bardzo ważny hormon, zupełnie bez niego żyć nie można, to tylko kończy się rakiem gruczołu krokowego. Williams mówi o kwasie moczowym jako jest doskonałym przeciwutleniaczem, no i między innymi przyczyną podagry na starość. No i bardzo ciekawa jest główka kości udowej u kobiet, bo tak, jak ten człowiek ma duży mózg, tak, i te komórki muszą jeszcze powstać w życiu płodowym, bo potem już się nie rozmnażają, tak, to ten mózg musi być duży, to są ogromne kłopoty, żeby przedostał się przed miednicę kobiety, tak? W związku z tym miednica musi ulec poszerzeniu. Jak miednica ulega poszerzeniu, to nam się zmienia położenie główki kości udowej. No i teraz wystarczy, żeby przyszło po 50 roku życia odrobina osteoporozy, główka kości udowej się łamie, tak? Nie mamy, jesteśmy w paleolicie, albo no, w dawnych czasach jesteśmy i po prostu nie możemy, nie ma chirurgii, która może coś poprawić, kładziemy się do łóżka, zostajemy zapalenia płuc i w krótkim czasie umieramy, tak? Więc to po prostu jest no coś, co jest bardzo ważne do reprodukcji w młodości, to potem jest samo nieszczęście. To jest George Williams. Z tym, że to są oczywiście takie właśnie porównawcze rzeczy. A wreszcie jest trzeci człowiek, Tom Kirkwood. To jest w 1981 roku. On to nazywa taką teoria ciała somy jednorazowego użytku. I tu rzeczywiście widać wpływ Dawkinsa, że ta soma to nie jest nic innego, tylko urządzenie do replikacji genów. No i on mówi w ten sposób, że tam są pewne rzeczy, które są kosztowne. Organizm ma określoną ilość energii do życia. No i on musi dzielić ją na wzrost, budowę ciała, na reprodukcję, no i między innymi na, można sobie także wyobrazić na przykład na utrzymanie odporności, ale można sobie też wyobrazić na naprawę. Wiadomo, biologowie molekularni pouczają nas, że naprawy są kosztowne, zajmują czas i zajmują energię. Jak się zbyt dużo naprawia, to tego nie ma na coś, tego nie ma coś innego. I teraz tak, w tym instytucie, w którym ja jestem, czyli w Instytucie Nauk o Środowisku, znaczy powiedzmy sobie jako emeryta, nie tyle jestem, ile jestem tolerowany, tak? W tym instytucie, w którym jestem tolerowany i w którym spędziłem długi czas życia, to moich młodszych kolegów, którzy rozwinęli taką technikę,
Właściwie ta technika była gdzie indziej, ale oni byli jednymi z ludzi, którzy to rozwijali na bieżąco, podobnie jak Anglicy, jak Amerykanie, mianowicie taką metodę poszukiwania optymalnego sposobu podziału zasobów w ciągu życia osobnika, po to, żeby zobaczyć, jak on powinien sobie w życiu dawać radę, kiedy należy wzrastać, kiedy należy rozpocząć reprodukcję. Czy należy na przykład po reprodukcji w dalszym ciągu wzrastać, nie wzrastać, w jakich warunkach, tego typu rzeczy. To wymaga dość wyrafinowanych metod, bo to jest taka programowanie, to jest takie optymalizacja metodą programowania dynamicznego. Dość skomplikowane te rzeczy, ale to jak oni to zaczynali, to było rzeczywiście bardzo ciężkie i trzeba było użyć bardzo skomplikowanej matematyki, musieli pracować z kumplami z AGH i z jakimiś innymi, ale w tej chwili to już są opracowane programy i to jest dość łatwo idzie. Otóż w tej grupie był także mój młodszy kolega profesor Mariusz Cichoń, który chyba, wiecie, ja to mam tego tu zobaczyć, który zajmował się z tym, że oczywiście my niestety nie mamy od biologów molekularnych nie mamy danych dokładnych, ile to, jakie są koszty tego wszystkiego. My wiemy, że te koszty są duże, ale nie wiemy dokładnie jakie. Tu nie można, to nie są modele, których dane liczbowe odpowiadają jakimś danym dla jakiegoś organizmu. To są po prostu dane, które zostały założone. Na przykład tu zostało założone, że jest duża śmiertelność zewnętrzna, a tu jest, tu jest mała śmiertelność zewnętrzna, wynosząca tam w jednostce czasu, tam założony, tam 500 jednostek czasu jest rozważanych, w jednostce czasu wręcz tam jeden na 10 tysięcy ginie, a tu jest duża śmiertelność zewnętrzna, to jest 5 osobników na 100 ginie w jednostce czasu. No i teraz patrzymy, jak w takim razie, jaki powinien być optymalny podział zasobów, żeby po prostu organizm najwięcej mógł wydać potomstwa. No i to się okazuje tak, że on powinien przeznaczyć, jak on ma długą czas życia, to powinien część przeznaczyć na wzrost, to jest wzrost, tak? To są naprawy i na te naprawy idzie też bardzo dużo, a reszta to jest reprodukcja. To jest reprodukcja. Natomiast jak mamy śmiertelność zewnętrzną bardzo dużą, no to się nie opłaca naprawiać. No bo i tak czy tak naprawimy, a potem i tak to zginie, tak? Przy dużej śmiertelności. W związku z tym tu należy po prostu wzrastać, a potem się rozmnażać. I to jest najlepszy sposób. To jest najlepszy sposób. To można osiągnąć maksimum, ale oczywiście wtedy z tym wszystkim żyjemy krótko, bo nie mamy napraw i to nasze życie trwa bardzo krótko. Jeszcze mogę Państwu powiedzieć taką jedną historię, która też jest z mojego instytutu. Mój inny kolega, profesor Michał Wojciechowski, robi takie badania nad pszczołami. Więc mówiąc to ostatnio BBC, właściwie to reklamuję Wojciechowskiego, a nie reklamowałem siebie. Powinienem był powiedzieć to na początku. Ja chciałem wykorzystać ten wykład, żeby powiedzieć Państwu, że ja właśnie napisałem taką książeczkę, która się ukazała w tym roku, która się nazywa Ekologia Ewolucyjna i te różne takie opowieści, które Państwu teraz serwuję, to tu jest wiele takich opowieści w tej książce, a nawet jak ta książka jest nie najlepsza, bo jest może za ciężko pisana albo ten, to ona ma świetną okładkę, bo to jest Chałmońskiego Kuropatwy na śniegu z Muzeum Narodowego w Warszawie, także taka książka może stanowić ozdobę każdej biblioteki. To znaczy warto ją mieć po prostu, choćby mieć na biurku, żeby pokazać, że ma się ładne książki. I kosztuje zaledwie 37 zł w księgarni PWN-u na początku ulicy Piłsudskiego. Więc bardzo, bardzo Państwu polecam. To bardzo
bardzo ciekawa i zabawna książeczka. No a teraz będę reklamował Wojciechowskiego, który nawet jak on opisał historię buntu robotnic w gniazdach pszczelich w okresie rójki, to nawet BBC na swojej stronie internetowej cały artykuł na ten temat zamieściło, jakie to ciekawe i ważne rzeczy. Ale on wcześniej robił takie rzeczy, mianowicie zastanawiał się, jak to jest z tymi pszczołami, robotnicami pszczół. No bo one się niewątpliwie starzeją, tak? I nawet można je postarzać nawet. I to się robi w ten sposób, że się trzyma je w atmosferze dwutlenku węgla i one wtedy się starzeją. No i one po prostu nie dają potomstwa, ale one dają jedną rzecz. One coś wnoszą do gniazda. I teraz można sobie wyobrazić, że one powinny mieć taki genotyp, tak powinny być skonstruowane, żeby to gniazdo jak najwięcej zyskało na tych ich działalności. I w związku z tym, tam jest kilka rzeczy do zrobienia w takim gnieździe. Tam trzeba tak, opiekować się czerwiem, czyli tymi larwami, tak, karmić królową, tak, chodzić po, jak oni to ładnie mówią, furażować, tak, czyli wychodzić na zewnątrz celem zbierania pyłku nektaru, żeby produkować miód. No i wreszcie są takie zadania na zewnątrz, które są bardzo niebezpieczne, mianowicie takim zadaniem jest zbieranie wody. Mianowicie jak się zbiera nektar albo pyłek i się wraca do gniazda, a na przykład wiatr się zmienił, jest w przeciwnym kierunku, to w końcu można troszeczkę tego nektaru sobie zjeść i jakoś dożyć, tak? A jak się ciągnie wodę, to nie mówiąc o tym, że się można utopić, jak to się bierze z jakiejś sadzawki, tak? A jeszcze jest się małą pszczołą, to jeszcze w dodatku, jak wiatr na przykład pokaże się być w przeciwnym kierunku, tak? To można po prostu zdechnąć z głodu, no bo wodą się nie pożywi, tak? A wreszcie jest najniebezpieczniejsze zadanie, mianowicie rabunki. No bo jak inne, jakaś gniazdo pszczele, jakiś ul, który ma dobrze tam prosperuje, a inni gorzej i oni by chcieli troszkę im podebrać, to wtedy czasem robią atak na ten ul, na to gniazdo obce pszczele. No i wtedy dochodzi do bijatyki i tam można tak łatwo życie stracić. No i wyszło im i oni rzeczywiście znowu robili tą metodą dynamicznego programowania. Kiedy się osiąga najlepsze zyski w zależności od wieku? No i co się okazało? Okazało się, że najmłodsze powinny siedzieć w gnieździe i karmić królową i opiekować się czerwiem. Trochę starsze powinny lecieć po nektar i po pyłek. A takie, które zupełnie są stare i to widać, bo można to po zużyciu skrzydeł można sprawdzić po wielu innych rzeczach, a w ogóle można je wziąć i trzymać w normalnych warunkach takich optymalnych i patrzeć, jak długo jeszcze będą żyć, tak? Czyli można ich długość życia sprawdzić. No to one właśnie, to najstarsze lecą. Wiem, że kiedyś żeśmy byli z studentami w ochotnicy i tam była taka góralska rodzina była i żeśmy zastanawiali, jak to powinno działać w góralskiej rodzinie. To znaczy tak, córka powinna pracować w domu i robić obiad, tak? Ojciec powinien jeździć samochodem na zakupy, a dziadek pracować przy pile tarczowej. Tak, no więc to tak by było, tak właśnie jest z pszczołami. No. I co jeszcze Państwu powiem więcej? No fajno, to teraz żeśmy opowiadali anegdoty, ale teraz trzeba najwyższy czas, żeby przejść do empirycznego potwierdzenia danych. Otóż, proszę Państwa, z tych wszystkich danych wynika to, że i także z tego modelu, ale z tych wcześniejszych Petera Medawara i z modelu George'a Williamsa, z tych wszystkich modeli wynika, że po prostu jak jest duża śmiertelność zewnętrzna, tak, to w takim razie postarzanie jest wcześniejsze, tak, i śmiertelność jest wcześniejsza.
Oczywiście w przeciwieństwie do ludzi, których można zapisać, gdzie się każdy urodził i gdzie umarł, i te dane są dość dobre, to o zwierzętach nie ma dobrych danych. No, możemy je trzymać w laboratorium, ale w laboratorium to one nie mówią nam, jak rzeczywiście, jaka jest rzeczywiście śmiertelność w terenie. No oczywiście można znakować, ale one się mieszają i znikają i to jest, no w końcu znajduje się pewne rzeczy, ale z ogromnym trudem. No ale najlepsze są dane, jak my widzimy na przykład, że jak ktoś ma skorupę, tak, no to on jest zabezpieczony przed drapieżnikami. No i ja tutaj podam kilka przykładów. Tu już opowiedziałem na to za wcześnie, tak? Tu jest pierwsze potwierdzenie. Więc na przykład tak. Małże żyją średnio 16 lat, a pozostałe mięczaki, które nie mają skorup, góra 4 lata, tak? Żółwie no, żyją dłużej niż człowiek, 158 lat, 160 nawet, tak? A gady bez skorup kilka lat, no, taki nawet wąż czy jakiś inny długo nie pożyje, tak? Bo po prostu są narażone na te. Teraz zauważcie Państwo na ptaki. Jak sikorka, która jest podobna do myszy polnej, tak? Ale w ogóle do myszy, do nornic, tak? No to nornica żyje kilka miesięcy, sikorka żyje kilka lat. Tylko dlatego, że lata. I wcale nie jest ją łatwo złapać, a mysz jest łatwo złapać. Nawet nietoperze żyją dłużej niż gryzonie, niż myszy podobnej wielkości, tak? A wreszcie jest bardzo twarde dane, mianowicie jest takie zwierzątka, które żyją na półkuli zachodniej, ale są torbaczami. I to angielska nazwa jest opos, ale Polacy wymyślili, że to się powinno nazywać dydelfy virginii. Te, które żyją w Stanach Zjednoczonych, tak, w Północnej Ameryce, powinno się nazywać dydelfy virginińskie. No ale można je nazwać oposy, no w końcu nie jest, to nie ma żadnej kary za nazywanie nieoficjalnie. No i tam stwierdzono na przykład, że te, które żyją na kontynencie, to są takie małe dość zwierzątka, które są torbaczami. No i jak te, które żyją na kontynencie, to rzeczywiście narażone są na wiele drapieżników i one żyją krótko. Natomiast te na wyspie bez drapieżników, na wyspie na Atlantyku bez drapieżników żyją dłużej i mają mniejsze mioty. Za to te mioty są rozciągnięte w czasie. Ostatecznie wydadzą tyle samo potomstwa, a może nawet więcej, ale żyją dłużej. Więc to jest takie dane, są takie dane empiryczne i te dane jednak no, pokazują, że tak jest. No rzeczywiście, nie da się ukryć, że one żyją dłużej. No ale to dobrze by było jeszcze to mieć eksperymentalnie. No w ogóle pomysł to taki był pierwszy jeszcze w pierwszym wydaniu, nie wiem jak jest późniejszy, ale wiem, że w pierwszym wydaniu Samolubnego genu Dawkinsa, to on tak sugerował, że jaki jest sposób na przedłużenie życia człowieka. No zabronić ludziom rozmnażać się przed 40 rokiem życia. Tak? Czyli w takim razie wszyscy ci, którzy byli po prostu nosicielami jakichś takich, którzy po prostu przeżyli tylko ci, którzy po prostu do jak z tego późniejszego wieku byli w dalszym ciągu zdrowi, tych świetni i mogli działać. No, w związku z tym, jakbyśmy taką operację prowadzili na przykład przez jakieś 10 albo 20 lat, no, tylko ci, kto po 40, no, to należałoby się spodziewać, że nastąpi poprawa. Nie? No tylko tu jest naiwność, że to by nastąpiła poprawa, gdyby działał dobór, a to w ovulacjach ludzkich dobór nie działa. W związku z tym ten pomysł jest w ogóle bezsensowny. Natomiast pomysł ten można zastosować do owadów. I takie badania były robione. Między innymi to są badania nad muszkami owocowymi, które jak Państwo wiecie, czyli tak zwanymi drozofilami, na których biolodzy pracują. I tu jest właśnie pokazane na przykład. One były tak, jaki był sposób działania. Więc te muszki, no to tak, robi się taką pożywkę, która jest tam mieszaniną tego kaszki kukurydzianej, agaru, cukru, jeszcze tam różnych innych rzeczy, no i one tam składają, muszki składają tam jaja, żyją tam larwy, tam także powstają poczwarki, tak,
troszeczkę tak na skraju tej pożywki, no i potem to wszystko, no i potem z tych poczwarek wychodzą znowu muszki, tak? Osobniki dorosłe. I to wszystko trwa krócej niż 2 tygodnie, powiedzmy sobie 12 dni. Ten cały proces się odbywa od złożenia jaj do wylotu tych. Czyli to bardzo szybko ta sprawa idzie. No i teraz robi się następujący numer. Albo się pozwala. One mogą się kojarzyć i taka ładna nazwa na kopulację, którą biolodzy wymyślili, dokładnie nieżyjąca pani profesor Chrzanowska, żeby nie używać, to, żeby mating angielskie nie tłumaczyć kopulacja, tylko tłumaczyć właśnie kojarzenie się. Tak? No i jak one się kojarzą, no to bezpośrednio po tym kojarzeniu, powiedzmy, jak one co wyszły z tego, jak tylko są zdolne do kojarzenia się, to potomstwo, które oni wydają, przeznacza się do następnego pokolenia, tak? Czyli to jest po prostu tak, jakby one żyły bardzo krótko, bo tamte pozostałe potomstwo, nawet jakby je utrzymać przy życiu, to one do następnego pokolenia nie wchodzi. Czyli to jest tak, jakby tamte potomstwo zginęło, jakbyśmy je zabili, tak? Jakby była duża śmiertelność, nie? A drugi pomysł to jest taki, że pozwolić im na przykład trzymać je przez 2 tygodnie i dopiero po 2 tygodniach albo po 3 tygodniach dopiero, jak się kojarzą. Znaczy one mogą się kojarzyć wcześniej i mogą wydawać potomstwo, ale to potomstwo nie wchodzi do następnego pokolenia. Następnego pokolenia wychodzi potomstwo, które zostało wyprodukowane przez tych starców, które żyją od chwili wyjścia z poczwarki w 3. tydzień już, tak? No i z nich produkujemy następne pokolenie. No i rezultaty są wspaniałe. Po 25 pokoleniach, tu widzicie Państwo różnicę na krótkie i długie przeżywanie. No i widać, że średnia różnica wynosi 20%, czyli osiągnęliśmy w zasadzie przedłużenie życia u tych. Jak, i to jest zgodnie z tymi wszystkimi teoriami, które zostały przedstawione, osiągnęliśmy przedłużenie życia. Ale to nie jest jedyny eksperyment, który zrobiono. Tam jest kilka eksperymentów. Po pierwsze tak, okazuje się, że w stosunku do tego, od czegośmy zastartowali, bardzo trudno jest skrócić życie. Można przedłużyć, ale skrócić nie można. Dlaczego? Bo ono już jest skrócone w wyniku przypadek, w wyniku badań w wyniku laboratoryjnych procesów. Mianowicie, ponieważ one wychodzą z poczwarki w ciągu 2 tygodni, po 12 dniach, tak? No to teraz, a zwykle tam taka technika jest, że daje się te wychodzące z poczwarki, daje się do nowej pożywki po 2 tygodniach. Po prostu dla jakiegoś porządku. No i one w związku z tym właściwie te, które by chciały rozmnażać się później, które by składały jaja później, te jaja giną, nie wchodzą do następnego pokolenia, tak? Tylko te, które się co dopiero powstały. W związku z tym tam przez sposób, w jaki prowadzone są badania laboratoryjne, to one są właściwie już selekcjonowane na krótki okres życia, natomiast przedłużać im można bardzo łatwo. No i tam są jeszcze całe inne badania. Znaczy, to nie jest jedyny dowód empiryczny. Leszko, gdzie ja to mam? Aha. Potwierdzenie laboratoryjne. To wszystko powiedziałem, ale gdzie ja jestem? Objawy starzenia się. Gdzie ja nagle jestem? Gdzieś jestem. Gdzieś się zgubiłem. Głupio wyszło. O, tu są dane jeszcze inne. O, tu macie Państwo. Tu są dane też o muszce owocowej, gdzie osiągnięto jeszcze większe różnice i to dość szybko, bo gdzieś w 13 pokoleniu osiągnięto już 40% różnicę u muszek owocowych Drosophila melanogaster. Potem jest taki chrząszcz żyjący na grochu. Tam też osiągnięto dość dużą różnicę, natomiast u chrząszczy z rodzaju tribolium, czyli trójszyków, osiągnięto skrócenie życia, czyli ten system działa. Natomiast wiecie, tak naprawdę to my nie potrafimy w tej chwili powiedzieć, czy to jest hipoteza Medawara, czy to jest hipoteza Toma Kirkwooda.
bo to równie dobrze może być i to, i to. Właściwie Medawara hipoteza będzie potwierdzona wtedy, jak się zrobi więcej badań, jeszcze więcej nastąpi badań ludzi w różnym wieku, którzy, właściwie nawet nie ludzi, znaczy bliżej poznamy po prostu działanie genów i które z tych genów mają efekty w późnym wieku. I zobaczymy, czy rzeczywiście następuje gromadzenie takich efektów w późnym wieku. No, a potem mamy jeszcze pewne potwierdzenia antagonistycznej pleiotropii, czyli tego, co wymyślił George Williams. To znaczy, tam jest tego typu sytuacja, że jest w populacjach selekcjonowanych na długowieczność jest mniej intensywna reprodukcja, tak? Czyli one po prostu skupiają się na reprodukcji, no to wtedy nie żyją dłużej, no bo nie inwestują w tą długowieczność. No i także dłuższy czas życia, wtedy kiedy się uniemożliwi im reprodukcję, to można zrobić w ten sposób, że po prostu się sterylizuje i wtedy jest dłuższy czas życia. Zresztą my wiemy, że psy, które są sterylizowane, też żyją dłużej i mają, cieszą się lepszym zdrowiem niż te psy, które nie są sterylizowane. Natomiast no, jeśli chodzi o tą sprawę ilościowego potwierdzenia, no to też musimy czekać, aż biologowie molekularni znajdą takie dane, które można by włożyć do tego modelu i zobaczyć, czy to się wszystko, co się wszystko zgadza. No a jeszcze mogę Państwu powiedzieć na zakończenie, że wszystkie badania terenowe, które przeprowadzał Michał Wojciechowski ze swoimi magistrantami i doktorantami, to wszystkie pokazały, że to wszystko się bardzo dobrze pasuje. To znaczy rzeczywiście tam można nawet robić tego typu manipulacje, że jak się osobniki, które siedzą w gnieździe, opiekują się potomstwem, jak się je wyjmie na zewnątrz i opiekują się młodszymi larwami i karmią królową, to w momencie, jak się ich wyjmie na zewnątrz i weźmie się, znaczy usunie i umieści się w atmosferze dwutlenku węgla, które wiadomo, że postarza ich, tak? One, te, które mają dwutlenek węgla, żyją krócej, tak? Bo to były w atmosferze dwutlenku węgla, no to one po prostu zmieniają i zaczynają latać po nektar pyłek albo wprost przeciwnie, nagle znajdują się ich wśród tych, które zbierają wodę i przynoszą do gniazda. Czyli to się też dość dobrze potwierdza. No takie są sprawy. Pewne rzeczy są oczywiście jeszcze tam do wyjaśnienia, która z tych teorii jest najlepsza, która najlepiej opisuje tą rzeczywistość. Ja myślę, że tacy gerontolodzy są najbardziej jednak zafascynowani tym Tomem Kirkwoodem i tym, że tam mamy do czynienia z naprawami i że to jest taka jakaś ważna historia, te naprawy. No ale ogólnie rzecz biorąc, no to widać, że to nie jest właściwie, że to starzenie i umieranie nie jest żadną adaptacją, jest po prostu takim produktem ubocznym tego, że po prostu organizmy z przyczyn zewnętrznych, to znaczy z powodu śmiertelności zewnętrznej, żyją krótko, bo głównie zresztą z względu na drapieżniki, ale ze względu i na inne, z innych powodów mogą żyć krótko, no jak żyją krótko, no to one po prostu w jakiś sposób nie opłaca im się inwestować w naprawy względnie po prostu nie chodzi o to inwestowanie w naprawy, ale chodzi o to, że po prostu zbierają śmiecie, zbierają po prostu kiepskie zbierają mutacje, które szkodliwe mutacje, które się u nich utrzymują. No jest jeszcze jeden problem, który jest oczywiście znacznie poważniejszym problemem niż to, co ja Państwu w tej chwili opowiadam. Mianowicie problem jest następujący i to jest taki problem, który właściwie nikt nie chce się do tego zabierać, bo jakby jakieś wyniki osiągną, to nie spotkają się z radością nikogo. Mianowicie my wiemy o tym, że tak dobrego i bezpiecznego życia, jakie mamy my obecnie, nasze pokolenie, tak dobrej medycyny,
To, a w każdym razie tak jest w 1/4 świata rozwiniętego, w Europie, Ameryce Północnej, Australii. To tak dobrze nigdy nie było. Był bardzo ostry dobór. To zresztą widać choćby po tych danych, które mówiłem Państwu z Pomorza Zachodniego i z Niemiec. Do 30 roku życia umierało prawie 80% ludzi, a z końcem XIX wieku, no to tam nie wychodziło, połowa umierała do 30 roku życia. Czegoś takiego, żeby tak dobrze się żyło i tak jak jest obecnie, to nie było na świecie nigdy, jak jest obecnie w krajach rozwiniętych. No i w związku z tym dobór oparty na śmiertelności, to znaczy na tym, że człowiek, jak coś mu dolega, to umiera i nie wchodzi do reprodukcji, ten dobór znikł, tak? No więc ludzie szukają różnych przyczyn, no może jednak znajdzie się jakiś inny sposób, na przykład dobór oparty o zróżnicowanej rozrodczości, że inni mają więcej dzieci, drudzy mniej. Ale to w ogóle, tak, że ludzie mają więcej dzieci albo mniej, nie ma zupełnie praktycznie żadnego związku z tym, z jakością, z tym, co się nazywa dostosowanie, z tą zdolnością do przeżycia i wydania potomstwa. Po prostu no, różne tam są układy psychologiczne inne, że jedni mają więcej potomstwa, drudzy mniej. No teraz jest jeszcze, tak mój inny kolega, Jacek Radwan, robi takie badania, który mówi tak, no jak jest nadgórze nagromadzenie mutacji, on te mutacje wprowadza przez promieniotwórczość, tam zwiększa się liczba mutacji u takiego roztocza, który żyje na cebuli, jak mu się tam zwiększa ta liczba mutacji, mówi, no to teraz sprawdzimy, czy dobór naturalny ma tendencję do usuwania tych mutacji. No i bo to są na dwa sposoby. Albo zwierzątko nie ma szansy na dobranie sobie partnera do kojarzenia, tylko on mu dobiera losowo i mówi, ty będziesz z tym dawał potomstwo. Albo on może hulać i ma, na przykład samiec ma tam do wyboru kilka samic, no samice mają do wyboru kilka samców, tak? No i rzeczywiście, tam następuje poprawa. Tam rzeczywiście niektóre mutacje nie tak bardzo silnie, ale są eliminowane dzięki doborowi płciowemu, tak? No bo dobór płciowy to jest taka rzecz, że jak ktoś ma dużo szkodliwych mutacji, to nie wygląda tak ślicznie jak ten, który tych szkodliwych mutacji nie ma, tak? No i jak ktoś jest brzydki, no to w dawnych czasach to szedł do klasztoru, nie? Nawet w rodzinach arystokratycznych, albo w ogóle nie wchodził, nie miał szansy na kojarzenie się, tak? No a teraz to wiadomo, że każdy ma prawo do szczęścia, nie? W związku z tym nie można tego prawa do szczęścia nikomu odbierać. W związku z tym naiwność, że my myślimy, że dobór nas wyratuje, no to jest, rozumiesz, naiwność. Czyli tam następuje takie całe pogorszenie. No są różne zdania. Nie ma dobrych danych empirycznych. Dane empiryczne, które są, to były wprowadzone przez takiego Aleksieja Kondraszowa, takiego amerykańskiego uczonego wychowanego w Moskwie, który jak przyjechał do Ameryki i zobaczył, jak żyje klasa średnia, to w ogóle się zadziwił, jakim tam dobrze jest i mówi, to musi mieć jakieś biologiczne konsekwencje. I trzymał właśnie muszki owocowe w różnych takich sytuacjach, jedne miały bardzo dobrze i on to nazwał middle class neighborhood, tak? A inne miały źle. No i ale bardzo, nie, tam dostał różnicę, po wielu pokoleniach dostał różnicę w przeżywaniu i w szansie przeżycia i wydania potomstwa jakieś 2%, bardzo niewielkie. I to wtedy, tylko wtedy, jak trzymał w gorszych warunkach. Ja próbowałem to robić na tribolium, ale miałem ograniczone możliwości, to znaczy, czy po pierwsze tribolium to zajmuje prawie miesiąc pokolenia, a nie 2 tygodnie. Dnia, właściwie to praktycznie biorąc 2 miesiące, bo w tych trudnych warunkach to dłużej trwa rozwój. No i tam jakieś ślady były tego, ja tam częściowo tą rzecz opublikowałem, ale to nie ma dobrych danych. Prawdopodobnie wynika z tego, że głównym mechanizmem, który wstrzymuje dobór, jest medycyna.
Po prostu medycyna zapobiega, cokolwiek ktoś ma jakąś wadę, jakąkolwiek tam była, no to medycyna mówi, no, przepuszcza go, tak? No i on po prostu, ponieważ każdy ma prawo do szczęścia, no to on znowu ma potomstwo i to potomstwo znowu. No, oczywiście my nie możemy powiedzieć, że jak ktoś jest na przykład bezpłodny, tak, to jego dzieci, jak on będzie miał dzieci przy pomocy in vitro, też będą bezpłodne. Jest tylko zwiększone nieco prawdopodobieństwo, ale to wszystko jest kwestia losowa. Nie można ludziom w oparciu o jakieś prawdopodobieństwa pewnych rzeczy zabraniać. Nie? No więc to jest pewnego rodzaju ogromny problem, że to w jakiś sposób narasta. No i ci w każdym razie, można sobie wyobrazić, że to narasta i to powinno być badane, żeby zobaczyć, jaki los nas czeka. Najlepiej to by było, że tylko to by trzeba zrobić ogromny projekt, który by bardzo dużo kosztował i chyba nikt nie chce czegoś takiego finansować. Znaczy trzeba by mieć, powiedzmy, jakieś takie badania. Po pierwsze, to nie mogą być muszki, tylko to powinny być takie, w których można stosować medycynę. Czyli na przykład myszy, o których fizjologii my dużo wiemy. I specjaliści, którzy, można sobie wyobrazić, weterynarzy, lekarzy, którzy mogą myszy ratować nawet z bardzo ciężkich sytuacji i po prostu mieć jedną grupę, która ma medycynę, a druga grupa, która po prostu chodzi luzem i żadnej medycyny nie ma i zobaczyć, co się będzie działo po iluś tam pokoleniach, kiedy nastąpi różnica. No ale to nikt takich badań finansować nie chce. Więc można sobie raczej powiedzieć, czeka nas to w najbliższej przyszłości, pogorszenie. No i tak, jedna jest rzecz pewna, co trzeba sobie powiedzieć. Nie możemy zmienić naszej etyki. Musimy zostać z naszą etyką i z naszą medycyną. Nie możemy powiedzieć, zlikwidujemy wszystkie szpitale i kliniki i pozwalamy ludziom umierać. Nie. My musimy z naszą etyką zostać i my musimy, po prostu nie możemy nikomu niczego zabronić, tak? No i w związku z tym to się będzie pogarszać. Takie są dwa wyjścia sytuacji. Jedno wyjście sytuacji przy zostawieniu naszej etyki i przy zostawieniu naszej kultury. No, musielibyśmy zrezygnować z naszej kultury, musielibyśmy stać dzikimi ludźmi, żeby po prostu wrócić do czasów, kiedy działał dobór i do paleolitu. Do paleolitu nie wrócimy. Są dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, że to dzięki Bogu jest tylko w 1/4 świata. Czyli w tych krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Polska albo Stany Zjednoczone, tak? Ale są jeszcze takie kraje jak Indie, Afganistan i tam w ogóle tam dobór jeszcze działa. Może nie tak intensywnie jak kiedyś, ale działa, tak? W związku z tym jedyna nadzieja, że ci ludzie w poszukiwaniu lepszego życia, tak? I wygodniejszych tych będą przychodzić do nas, tak? I myśmy wtedy powinni ich akceptować, kojarzyć się z nimi i wtedy te nasze złe mutacje, tak? Będziemy po prostu rozpuszczać w tych dobrych takich, w tych genomach, które są właściwie nieuszkodzone przez, w stosunku mało uszkodzone, bo pod silnym działaniem doboru naturalnego. No ale jak wszystkim zacznie być dobrze, tak? No to wtedy już nie będzie od kogo brać tych dobrych. No więc wtedy jest jedno wyjście, to znaczy musimy mieć tak daleko posuniętą biotechnologię, biologię molekularną, medycynę, że będziemy po prostu dokładnie tam zmieniać. Jak ktoś ma szkodliwą mutację, to my ją tak usuwamy, tak? I wtedy potrafimy to robić. No ale to już będziemy mieli taką klasę rzeczy, że będziemy właściwie ludzi projektować. I to właśnie opisuje Fukuyama, który mówi, że to jest koniec człowieka. Jest taka książeczka Fukuyamy, bardzo ciekawa, Koniec człowieka. On zresztą powołuje się na Huxleya. Ja nawet jak zacząłem tego Fukuyamy czytać, to przypomniałem sobie, że jako gimnazjalista czytałem kiedyś Nowy Wspaniały Świat Huxleya. I myślę, no to trzeba sobie przypomnieć, co tam w tym Nowym Wspaniałym Świecie Huxleya jest. No to nie jest takie niebezpieczne u Huxleya, ponieważ on tylko wie o różnego rodzaju takich środkach chemicznych, które czynią ludziom szczęśliwym i on opisuje taki system troszeczkę totalitarny, który czyni ludzi szczęśliwymi. On nie wiedział tego wszystkiego, co my wiemy o genetyce. Więc w związku z tym ono to nie jest takie przerażające, to co pisze Huxley w Nowym Wspaniałym Świecie. Państwo na pewno znacie Nowy Wspaniały Świat Huxleya.
No, to jest śliczna książka. No i wtedy trzeba czytać tego i zobaczyć to. No Fukuyama się martwi bardzo. No. Jak my mamy takiego przyjaciela Słowaka, który tam kiedyś z nami takie organizowaliśmy szkoły matematycznego modelowania, on tam przyjeżdżał, on teraz jest potem po biologii studiował filozofię i zajmuje się właśnie takimi sprawami bioetyki. No, to są bardzo poważne sprawy. On twierdzi, że po prostu właściwie normalnym standardem jest, ponieważ około $1000 kosztuje sprawdzenie w tym, w zarodku, znaczy po kilku podziałach można wziąć jedną komórkę, o której wiadomo, że ona nie wchodzi do organizmu, tylko czy tak jest odrzucana i sprawdzić jej po prostu, zrobić dokładne sekwencjonowanie i zobaczyć, gdzie są błędy, tak? I te błędy po prostu usuwać. To jest coś takiego, co chyba on uważa, że w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy zaczynają być w standardzie. No i to jest właściwie początek do tego, że projektujemy człowieka. I to jest poważna sprawa. Ja czasami sobie myślę, że to bardzo dobrze, że jestem wcześniej urodzony i nie dożyję do tych czasów, ale Państwo nie będziecie mieli lekko. Dziękuję bardzo za uwagę.